Może tym razem coś lepszego wyjdzie. Reseci. Bang! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowe auto ze karnetu Jury Outlaw. Tutaj na samym początku chciałbym pokazać, z czym mi się ono kojarzy. Otóż kojarzy mi się ono ze Twinzerem. Tutaj macie porównanie. Od razu też powiem, że ten kolor taki ciemny, szary to jest zrobiony backes modem. Nie można go uzyskać w grze. No takie myślę, że bardzo podobne są te samochody. Jeszcze tym bardziej mi się przypomina samochód z 70 poziomu. Ta wersja mi jeszcze bardziej przypomina właśnie Twinzera. Wygląda ciekawie, ale no tak moim zdaniem bardzo podobnie właśnie do Twinzera. Co do modyfikacji, to oczywiście możemy tutaj dać cokolwiek chcemy, nie ma żadnych ograniczeń. No i myślę, że przejdziemy do pierwszego meczu 1v1. Okej, jak widzicie i słyszycie, to auto brzmi dosyć ciekawie. A właśnie, zapomniałem jeszcze pokazać na tym odcinku, jak ono brzmi dokładnie. Też pierwszy raz gram na tej nowej mapie. Wcześniej tylko na nią sobie wjechałem zerknąć. Teraz pierwszy raz na niej gram. Oczywiście, oj, tutaj jest wybuch, też go mam na razie z backes moda. I używam też mojego nowego tytułu za Supersonic Legend. To jest akurat już nie z backes moda, ale tak się to wszystko prezentuje. Ten pierwszy mecz oczywiście jest freestyle 1v1. W sensie freestyle 1v1. Ja będę latał na klipy, zobaczyć jak mi się będzie czuło tym autem. Potem sobie zerkniemy na hit. Box. Wydaje mi się, że to będzie Octane, ale nigdy nie wiadomo. A co do samej mapki, to na razie mam dziwne wrażenia. Na razie jest trochę dziwnie. Z tego powodu, że mam wrażenie, że to tutaj zakręty. Ale kurde, wiem, że to jest pod takim samym kątem zapewne jak na innej mapce. Jak na każdej innej mapce, ale mam wrażenie, że ten podjazd jest tutaj większy. Takie po prostu sprawia to dla mnie wrażenie. Dobra, polećmy sobie na jakiegoś strzała. Co do samego auta, to pierwsze wrażenie to naprawdę mega mi przypomina Twinzera. Mega podobne auto. To znaczy, nie od razu mówię, że Twinzerem się grało fajnie, ale jedynie to było na tej zasadzie, że ten Twinzer chyba mało kto nim grał, no bo to taki Octane, który wygląda trochę inaczej. W sumie można grać lepiej Octane'em. Większej liczbie graczy podobał się właśnie Octane, czy tam później Fenek to przebił. Standardowo będzie trzeba spróbować zrobić kuksirpincze, jak w każdym szanującym się teście. Dobra. Ciekawe to jest, nie no naprawdę. Strasznie sprawi wrażenie ta mapa, jakby te brzegi były wyższe. Mimo że tak na pewno nie jest, no bo przecież nie zrobiliby innej mapki, bo to by nie miało sensu. Dobra, strzelmy jeszcze tutaj slingshota. Fajny jest ten wybuch, mega mi się podoba. Czekam aż go dostanę z karnetu, jak już wbiję poziom. Na razie, tak jak mówię, w backes modem sobie go również testujemy. Fajne są te dźwięki, trochę głośniejsze to jest niż myślałem. Może na dłuższą metę wnerwiać, ale okej. Dobra, idealny setupik. Może tym razem coś lepszego wyjdzie. Resecik. I brameczka, niech będzie. Miałem jakiś tam dzień przerwy od grania w Rocketa, to znaczy dzień przerwy od grania, czy nawet dwa dni przerwy od grania na poważnie na głównym koncie. Jakoś tak dziwnie się czuję, tak drewnianie, ale auto generalnie się wydaje mimo to fajne. Też ciekawy jest ten boost, zobaczcie, bo jest tak jakby cztery wydechy są i z każdego z nich leci przyspieszenie. Naprawdę to sprawia fajny efekt, fajnie to wygląda. No i trzyk. Kolejna bramka, fliczek przetestowany. Generalnie, no jak widzieliście, jest taka przestrzeń pomiędzy autem, jak mamy go pomiędzy autem a piłką, jeżeli prowadzimy ją na masce. Jest taki prześwit, ale jest w miarę spoko. To auto ma w miarę wyrównany dach. No nie wiem, co o nim powiedzieć. Wydaje się na ten moment spoko. Jeszcze oczywiście przetestujemy potem je na rankedach. Okej, co powiecie na ground pincha, widzowie? Bang! Dobra, nie było to najlepsze. No ale 135 na godzinę. To też najgorsze nie było z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze. Jedyny minus, że leciało po ziemi. Ale tak też podsumowując mapkę, z racji, że to jest pierwszy mecz na niej również, to słabo mi się na niej gra. Jest taka... myślę, że ludzie nie będą jej lubili na rankedach, bo mało na niej widać. Wszystko się oczywiście zlewa, ta murowa, ciężko na niej wyczuć odległości. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Za bardzo się zlewa ze sobą, jest zbyt jasna. Wydaje mi się po prostu, że gracze jej nie polubią. Mi się bynajmniej nie podoba. Też ze względu na te takie boczki, które sprawiają wrażenie, jakby były dwa razy większe. Ale dobra, kuksirpincz już musi chyba siąść. Dobra, strzelimy bramkę. Mam wrażenie, że to jest bardziej kwestia... O, nawet nie strzelimy bramki. Ale mam wrażenie, że to, że tak się dziwnie czuję, to jest kwestia mapy, a nie auta. Jeżeli chodzi o kuksirpincze, bo naprawdę auto się wydaje, no taki Twinzer, to jest bliźniacze do Twinzera. Jeżeli dobrze wam się grał Twinzerem, jeżeli go testowaliście, tym wam się powinno grać bardzo podobnie. I dobra, zróbmy jeszcze resecik. Potem sobie weźmy piłkę tutaj na cornera. Zróbmy jeden reset. Drugi reset.
Wave Dashik, albo nawet nie. Ciekawe, czy będzie jakiś tymczasowy tryb z dodaniem tej mapy, na przykład, nie wiem, 1v1, to znaczy 1v1, 3x3 zwykłe, ale mamy lasso do dyspozycji na zasadzie tego z Rambla. Po prostu tak jak Plunger, czyli ta taka przepychaczka, co przyciąga piłkę, to byłoby lasso, które by pewnie podobnie działało, ale na przykład można by też po prostu bumpnąć przeciwnika tym samym. Zobaczymy, jak będzie. Dobra, idziemy na freeplay zobaczyć hitboxy. Jeszcze w międzyczasie dźwięk auta. No i tak jak mówiłem, brzmi bardzo fajnie. No i dobra, hitbox, tak jak zgadywałem, jest to Octane. Prezentuje się on właśnie tak. Z przodu nie wystaje prawie nic. Z tyłu też jest fajnie odwzorowany. Daszek ten tylny się zgadza. Przedni w zasadzie jest taki lekkie pochyły. No to wiadomo, że to nie będzie odwzorowane, ale powiedzmy, że też fajnie wypada. Nie no, hitbox ładnie jest dopasowany do tego auta. To trzeba powiedzieć, że hitbox bardzo dobrze pasuje do tego samochodu. Przyjemny jest, przyjemny jest. Dlatego idziemy na jeszcze jeden mecz 1v1 pod freestyle. Okej, trochę miejsca. Ja tu sobie zrobię taki zwykły strzał, bo w zasadzie sobie za bardzo wyrzuciłem piłkę i przeciwnik opuszcza spotkanie, to jeszcze raz. No i okej, może ten rywal będzie wytrwalszy i da nam coś pokazać w nowej bryce. No starcik, spróbujmy. No, z tego setupa nic nie zrobię, poza takim oto strzałem. Okej. Tutaj ziomek tam trochę nadlatuje. Ja chciałem zrobić pincha, grand pincha, ale średnia to wyszło, trochę się przestraszyłem, nie ukrywam. Dobra, na tej mapie już normalnie wyglądają ścianki, to sobie zróbmy znowu grand pincha. Co? Kuksir pincha. Nie wyszedł mi, bo nie użyłem flipa, ale na tej mapce te ścianki boczne zupełnie inaczej wyglądają. Tutaj się czuję jak w domu, a tam się czułem jak nie wiem. Strasznie to było dziwnie zniekształcone. Mimo, że wiem, że to ma identyczny kształt. Co się stało z moją grą? Co jest? Czemu mi się 30 FPS-ów ustawiło i takie tam? Co się stało z moją grą? Bakesmod przestał działać? Dobra, nieważne, widzieliście co się stało. Na chwilę mi FPS-y spadły do 30, to się wszystko poprzestawiało. Dziwne to było, dobra, zagrajmy jeszcze jeden. I taka grafika się zrobiła tragiczna. Dobra, to jeszcze jeden meczyk. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś nowy błąd, że ludziom będzie w randomowym momencie się takie coś psuło, tylko że to jakoś u mnie wypadek był przy pracy. Okej, okay, na sam start polecimy na coś takiego. Mastiff w miarę soczysty. Oczywiście nie, źle sobie to setupowałem i nie było szans tego strzelić. W sensie ładnie tego strzelić. Ale naprawdę ciekaw jestem, bo to jest kolejna w miarę soczysta? Solidna alternatywa dla Fenka oraz Octane'a. Też ten sam hitbox chyba wygląda w miarę zachęcająco, no nie wiem. Nie ma żadnej strony to auto, które by mi się nie podobało. Jest to takie git. Trochę wiadomo dziwne, ale dalej wygląda okej. No i ten typek co będzie dostawał za wszelką cenę, żebyśmy nic nie zrobili. Ale okej. No nie, jaki zrobiłem ten podskok w miejscu, nic to nie dało, bez sensu. Jestem nobem. Dobra, idźmy już może po tym strzale na Rankeda, bo strasznie ten ziomek nie ma nic w głowie poza jeżdżeniem za mną i nie próbowaniem bumpować. Dlatego wychodzimy. No i co, zagramy rankedy 1v1. Na nich najmniej została zresetowana ranga, także właściwie chyba tylko 60 MMR-ów zabrało. Przynajmniej u mnie, więc powinni być naprawdę solidni przeciwnicy. No i co, jakiś potencjalnie Arab, ja sobie nie będę jechał do kickoffa. Znowu jakieś spadki FPS-ów są, nie wiem ze względu na to, czy to jest ze względu na moje sterowniki karty graficznej, bo wczoraj też nowy zainstalowałem, czy ze względu na coś w rokecie stricte. Możecie to znać, czy wam jakieś błędy się przytrafiają, a ja tutaj wracam do tryhardowania. Tym autkiem się czuję dobrze. Czuję się nim dobrze, więc jest duża szansa. Fajnie by było powalczyć o wygraną. Okej. Okay. Air dribble bumpik. Dokładnie, niedokładnie obronił nas, w sensie nie trafiliśmy go. Myślałem, że trafimy. No i tutaj ładnie strzelił. Nie spodziewałem się, że w takiej sytuacji zrobi jeszcze flika, że to tak fajnie uderzy. Jeden do jednego, przeciwnik się akurat wylał. Fliczek słaby, ale dobra, zadziałała dobitka. Ej, też fajnie, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ale na tych takich zderzakach, czy tam spoilerze, czy tam po prostu światłach. Dobra, po prostu światłach. Dobra, bumpnąłem typa i my tracimy go, ale zmierzam do tego, że ma takie światła tylne i że jak gazujemy, to one się tak trochę gasną, tak jak w samochodzie zwykłym. Fajny to jest efekt. Nie wiem, czy w innych autach też to tak działało, co miały lampy tylne, ale tutaj to fajnie widać. Podoba mi się generalnie to auto. Okej, to powinna być bramka. Ziomek sobie pojechał po boosta.
I tracimy w głupi sposób po wznowieniu. Ale też kolejną rzeczą, która mi się w sumie podoba w tym aucie, ma taki przyjemny dźwięk odpalenia silnika na wznowieniu. Tak na samym początku jest dźwięk, tak jakby po prostu się odpalało silnik. I fajne jest to brzmienie. Nie zbieramy boosta, on nas niszczy. Może się dobrze zrespimy. Czy to nam pomoże? Nie pomoże nam to. On pojechał po boosta. Ja kopnę, ale chyba zdążę się wrócić, no tak. I kopnijmy. Tym razem obronił. Ale tym razem już nie. Pod nim. Wejdzie, dobra, 5-4, elegancko. Proszę, na pełnej. Strzelamy OP na 6-4, dokładnie, idealnie. O! Kick-off wygrany, strzał oddany przy słupeczku. Naprawdę pozytywne. Ja wiadomo, dobra, już nie będę tyle gadał w podsumowaniu, jeszcze sobie wszystko tutaj uzgodnimy. Ładnie to zrobił, bardzo ładny tam wave dashik, tracimy gola. Znowu wygrane wznowienie, co mi się często nie zdarza, a tym autem mimo wszystko udaje się. O, ładnie to zagrał, z pierwszej piły, bez pierdzielenia się, skontrował. Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, ja bym chyba nie decydował się na takie uderzenie, on to, no, zrobił idealnie. Już myślałem, że go fajnie miniemy i strzelamy bramę. A nie dość, że dostałem demo, to jeszcze go odbiliśmy, że się szybko cofnął do piły. No to był totalny... No jesteśmy przegrywami, zobaczcie jak go zrecoverowaliśmy, że idealnie za piłą poleciał. O nie, i znowu! Co jest? Znowu 30 FPS-ów i wszystko się przestawiło. Jak tylko chciałem zmienić jedno ustawienie, chyba jest jakiś nowy glitch w gierce. Nowy glitch, przepraszam, że ten obraz teraz wygląda jak wygląda, może to będzie przycięte. Dobra, kontrujemy, mam 30 FPS-ów i najgorszą jakość możliwą chyba. Ale beznadzieja, co jest? Dobra, już to sobie naprawiłem. Wydaje mi się, że to może być sprawa Bakesmoda, że to nie będzie błąd, który dotyczy każdego, jedynie jak ma ktoś ustawione FPS-y Bakesmodem, tak jak ja, bo chciałem mieć dokładnie 480 FPS-ów, żeby nie było ani więcej, ani mniej. W grze nie ma dostępnej takiej opcji, ale widzieliście, co się dzieje. Dlatego jeżeli używacie Bakesmoda, to nie zmieniajcie ustawień czatu. Albo w ogóle jakichkolwiek ustawień, bo widzieliście sami, co się stało. Dobra, strzelamy na 9-8. Ile bramek w ogóle tutaj pada? No, dobra, zgarnął boosta. Ja tam nie będę do niego podjeżdżał. Tak jak się spodziewałem, on od razu oddaje bezpośrednio strzał. Tutaj kolejny. Spróbujmy zgarnąć to przyspieszenie, będzie super. Dobra, zgarniamy. Nas trochę wykopał, ale dalej żyjemy. Trzeba walczyć o życie. Kuksir? Nie, jak przegramy mecz przez ten mój placek. Okej. On nie ma czasu. Zrobiłem najgorzej, jak się dało wszystko w tej sytuacji. Nie no, jaki ze mnie pepega totalny. Zobaczcie, co ja zrobiłem. Mam Moreiro. To było tak tragiczne, spanikowałem. Okej, bitnięty. Jak szybko strzelimy, to będzie gol, ale tutaj może być problem z szybkim strzeleniem. Dlatego sobie go wymieniemy. I 10-9, bardzo dużo bramek padło. Ciekaw jestem, mam nadzieję, że ten glitch z tymi FPS-ami oraz jakością obrazu jest tylko w momencie, kiedy używacie Bakesmoda, bo widzieliście na ekranie, co się stało. Mam nadzieję, że mi w ogóle nagranie nie wykrzaczyło. No ale dobra, ten ziomek. Co się stało? Dlaczego mamy pokazaną rangę? Jakiś błąd. Wielki Mistrz 3 Dywizja 2? Czyżby w tym sezonie zrobili coś takiego, że wystarczy zagrać jeden mecz, żeby poznać rangę? Nie, no tutaj mam normalnie 1-10. Nie wiem, czy to jest kolejny błąd w grze, czy o co chodzi, ale nie musimy zagrać 10 spotkań, żeby zobaczyć, jaką mamy rangę. No, ciekawie się dzieje w tym sezonie, nie powiem, że nie. Ale dobra, żeby to wszystko jakoś podsumować, myślę, że ten samochodzik jest bardzo fajny. Wygląda może nie jakoś niesamowicie, bo wiadomo, nie przypomina żadnego prawdziwego auta, przynajmniej nie jakiegoś takiego ulicznego, sportowego, tylko jakieś to jakąś terenówkę, ale gra się nim bardzo dobrze, fajnie odwzorowuje hitbox Octane'a, no i to jest chyba najważniejsze. Pamiętajcie też, że jak kupujecie karnet, to po pierwsze, warto wpisać kod twórcy, ja polecam kod EDEK, a po drugie, że jeżeli wbijacie wyższy poziom, to znaczy 110, to kredyty wam się same zwracają, całe 1000 kredytów wróci na wasze konto, ponieważ dokładnie tyle jest do zdobycia w karnecie. No i przy okazji, za przedmioty powyżej 70 poziomu można się wymieniać. No i mamy też dużo darmowych itemków wtedy, jeżeli wbijamy ten poziom, więc moim zdaniem się opłaca. Ja już nie będę przedłużał, autko moim zdaniem, tak jak powiedziałem, fajne. Zapraszam nowych widzów do zostawienia subskrypcji, ewentualnie lajka. No i co, ja się żegnam, elo.